Strefa pracodawcy. Mówimy o podatkowych i prawnych aspektach zatrudnienia. Zapraszamy do cyklu rozmów poświęconych oddelegowaniom pracowników. Pracodawcy coraz częściej wysyłają swoich pracowników do pracy za granicą. Jednak nie każdy pracownik wysyłany do pracy za granicą jest oddelegowany w rozumieniu przepisów europejskich. Takim oddelegowaniem nie będzie na przykład praca zdalna za granicą. Oddelegowaniem z kolei będzie praca na rzecz klienta w innym kraju Unii Europejskiej albo na rzecz innej spółki z grupy kapitałowej. Po co takie szczególne przepisy europejskie w tym zakresie? Prawo Unii Europejskiej opiera się na dwóch zasadach dotyczących delegowania pracowników. Z jednej strony jest to zasada równego traktowania z jak najmniejszym wpływem na swobodę przepływu osób i usług, a z drugiej strony chodzi o ochronę pracowników delegowanych przed nierównym traktowaniem. Polscy przedsiębiorcy, jak i również europejscy mają bardzo dużo ułatwień w zakresie oddelegowania. W szczególności umowa o pracę pracownika polskiego wysyłanego za granicę nadal podlega prawu polskiemu. Więc jeśli pracodawca chce zwolnić pracownika w okresie oddelegowania, no to nadal będzie stosował przepisy polskie i nie musi zastanawiać się, jakie przepisy obowiązują we Francji czy we Włoszech. A na co pracodawca delegujący powinien zwrócić szczególną uwagę? Jest lista przepisów kraju docelowego, które muszą być respektowane przez polskiego pracodawcę. Jest to na przykład kwestia wynagrodzenia minimalnego albo wymiaru urlopu wypoczynkowego. Takie kwestie mogą być regulowane ustawą lokalną, ale mogą być również regulowane lokalnym zakładowym układem zbiorowym dla danego sektora gospodarki. Dlatego trzeba się do tego dobrze przygotować, żeby wiedzieć, jak to zrobić. A jak to jest w zakresie wysyłania pracowników do Polski z zagranicy? W przypadku delegowania do pracy w Polsce konieczne jest również zapewnienie pewnych minimalnych warunków zatrudnienia, ale w tym przypadku odpowiedzialny jest za to pracodawca zagraniczny. Konieczne jest również złożenie oświadczenia o delegowaniu pracownika do pracy w Polsce do Państwowej Inspekcji Pracy. W takim oświadczeniu należy zawrzeć informacje o pracodawcy, pracowniku oraz miejscu wykonywania przez niego pracy na terytorium Polski. Poza tym w oświadczeniu należy zawrzeć informacje o osobie pośredniczącej w kontaktach między pracodawcą zagranicznym a Państwową Inspekcją Pracy i ta osoba musi przebywać na terytorium Polski przez cały okres delegowania pracownika na terytorium Polski. Wspomniałeś o minimalnych warunkach. Jakie tutaj zasady obowiązują? Minimalne warunki zatrudnienia to warunki zatrudnienia pracownika delegowanego, które będą nie mniej korzystne niż przewidziane przez określone polskie przepisy. Będą one obowiązywały przez okres 12, a czasem nawet 18 miesięcy, a po tym okresie pracownikowi przysługują uprawnienia dużo szersze niż minimalne warunki. I właśnie, Państwowa Inspekcja Pracy może żądać udokumentowania spełnienia przez przedsiębiorcę tych warunków minimalnych. Dokładnie. Konieczne jest gromadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem takiego pracownika. Chodzi na przykład o jego umowę o pracę, list oddelegowania, poświadczenie czasu pracy, odbycia szkolenia BHP czy badań medycyny pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła dużo takich kontroli w 2021 roku i w większości wykazały one różne nieprawidłowości, co może być bardzo kosztowne dla przedsiębiorców. Dokładnie. Warto więc dobrze przygotować się, delegując pracowników za granicę bądź przyjmując pracowników delegowanych w Polsce. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do subskrypcji newslettera Strefa Pracodawcy na naszej stronie internetowej.